Cześć, tutaj Hilpiter, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kariery Olimpikiem Lyon Football Managerze. Od razu na starcie chciałbym podziękować wszystkim za wsparcie pod pierwszym filmem, za wszystkie łapki, komentarze itd. itd. Liczę, że dzisiaj też będzie dużo tych łapek. Liczę, że każdy z Was, który teraz to ogląda, kliknie łapkę, zostawi komentarz, opinię itd. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma suba, to zostawi suba. Przyjrzyjmy się może temu, co się działo przed spotkaniem z Bordeaux, bo tak postanowiłem, że od trzeciej kolejki zaczniemy. Jak widzicie, mamy 6 punktów po dwóch spotkaniach. Kalendarz, dwa spotkania, Strasburg, to było zwycięstwo 2-1, bramki Mariano oraz Bertranda Traore dla naszego zespołu. Dla gości trafił Nuno da Costa, no i wygraliśmy inauguracyjne spotkanie, graliśmy oczywiście na Groupama Stadium, czyli na naszym stadionie. W drugiej kolejce 1-0, skromne zwycięstwo po bramce Mariano, szybka kontra, no i gol zawodnika z Dominikany. I teraz przed nami starcie z Bordeaux, ale zanim starcie z Bordeaux, to szybki rzut oka na to, co się działo, jeżeli chodzi o transfery, bo to już 18 sierpnia mamy w naszym kalendarzu, więc rzućmy okiem na naszą historię. Więc zgodnie tutaj zapowiedzią, kupiłem sobie Rafę. 5 milionów mnie kosztował Rafa. Wydaje się być zawodnikiem no, bardzo, bardzo wyrównanym, dobrym zawodnikiem, ma dobre statystyki, ma trochę te wykończenie akcji na niskim poziomie, ale bez problemu powinien rywalizować z Memphisem Depayem o to miejsce w pierwszym składzie. Dodatkowo kupiłem sobie dwóch zawodników na przyszłość. Pierwszym z nich jest Łukasz Zjawiński z Legii, 16-latek, duży talent, napastnik. Zapłaciłem zaledwie 400 tysięcy. Kwota zwiększy się, jeżeli zagra on tam chyba 30 spotkań w lidze. Podobnie jest z Wodiszkiem, za którego zapłaciłem z kolei tylko 100 tysięcy. To jest bramkarz ze Słowenii. Już teraz wygląda całkiem nieźle na 18-letniego golkipera, no i z czasem powinien się rozwinąć. Kupiłem go z Olimpii za niewielkie pieniądze. Już teraz widać, że to jest zawodnik, który naprawdę w przyszłości może być zastępcą Antonego Lopesza, o którym nie mówiłem aż tak bardzo jako o Fekirze, a to też jest duży talent, bardzo dobry bramkarz i też pewnie z czasem kluby będą zainteresowane pozyskaniem tego zawodnika. Jak widzimy, Paris Saint-Germain pokonało Toulouse, ale już wcześniej zgubiło punkty, także mamy szansę tutaj od pierwszych kolejek dominować w lidze, być nad ekipą z Paryża. No i rozpoczynamy dzisiejszy odcinek od starcia z drużyną Bordeaux, która pierwsze dwa spotkania swoje wygrała. Już niektórzy zawodnicy powracali po kontuzjach, bo tam kilka urazów się przytrafiło w trakcie tego okresu przygotowawczego. Ogólnie tutaj nie mówiłem o nim, ale mecze były jakoś mało tam specjalnie prestiżowe. Wszystkie wygraliśmy. Tutaj oczywiście okres przygotowawczy tutaj sprzyja przygotowaniu kondycyjnemu głównie, no i trochę zgraniu zespołu. To zostało wykonane. No i teraz czas na mecz z Girondins Bordeaux. Trochę zmodyfikowałem nasze ustawienie. Trochę zmieniłem trochę tych ról. Na boczni obrońcy są na wsparciu. Mamy tego Tussarda jednak trochę wyżej w linii z Ndombele. Mariano jest kompletnym napastnikiem na wsparciu, dlatego że dowiedziałem się, że taka rola umożliwia wejście Fekirowi trochę wyżej. Ja wiem, że Fekir musi się angażować w akcje ofensywne. Zobaczmy, kto tu jest w ogóle do dyspozycji. Generalnie na razie sensacji nie ma. To, co mamy, to mamy. No i ruszamy na spotkanie z Bordeaux, które dwa mecze wygrało, ma naprawdę ciekawy skład, zobaczmy, Malcolm oczywiście, Braithwaite ostatnio w świetnej formie, no i też kilku innych ciekawych zawodników, którzy jednak aż tacy rozpoznawalni nie są. O, Jonathan Cafu na ławce, jego pamiętam, że grał w Ludogorcu, duży talent, jeżeli chodzi o Ludogorec, teraz widzę, że jest poza planami szkoleniowca. No i co, przechodzimy do szatni, robimy rozmowę motywacyjną. No, na tym początku sezonu zawsze nie jestem pewien, co tu powiedzieć im. Rzućmy może, żeby pokazać, co potrafią. No, nie zadziałało to, ale cóż, trudno. Ok, więc rozpoczynamy starcie z Bordeaux. Od razu widać... lala. Chciałem powiedzieć, że Malcolm jest tam już trochę poturbowany, a tu Mariano już w czwartej minucie. No, wypada z gry, więc wejdzie na pozycję napastnika teraz Fekira na rozgrywającego Aouar. No to nie jest informacja, bo popatrzcie, ja mu chciałem powiedzieć właśnie, że Malcolm już trochę tam jest poturbowany, ta jego kondycja nie jest na dobrym poziomie, a to nagle hop, kontuzja Mariano już w czwartej minucie, to nie jest dobra informacja. Na starcie już mamy jedną zmianę mniej,
To po 4 minutach zobaczymy, jak zagra Aouar. To też duży talent, więc nie będę tutaj narzekał, że dostaje właśnie on trochę minut. Będzie potrzebował tych minut ten zawodnik, ten nastolatek, który ma naprawdę duże predyspozycje do zostania czołową gwiazdą tej ligi, nie tylko tego zespołu. No, na razie w tej pierwszej połowie dominujemy, jeżeli chodzi o grę, ale widać, że nie przekłada się to na bramki, na strzały na bramkę. Na razie tylko jeden celny strzał. Ogólnie posiadanie piłki na naszą korzyść, ale tak jak już mówię, to nie ma żadnego przełożenia, jeżeli chodzi o gole. Chociaż teraz dobry przechwyt, niecelne podanie właśnie Gwiazdora Malcoma. Memphis Depay, o Jezu. O matko. Jakaś jeszcze ostatnia akcja w pierwszej połowie, zobaczmy, może coś tutaj się stanie. Traore, Fekir. Fekir, o, niezłe uderzenie, Costil zmuszony do interwencji. Ogólnie, jeżeli chodzi o Bordeaux, to za chwilę zobaczycie, że po pierwszej połowie będą mieli już dwóch lekko kontuzjowanych piłkarzy, co może nam bardzo pomóc w dalszej części tego meczu, jeżeli nie popełnią tutaj... O, Traore, poprzeczka, no nie no. No zobaczcie sami, Camano, Contento z kontuzjami, Malcolm już słabiutko, jeżeli chodzi o kondycję, więc być może zejdzie. No i to będą już dla nich wtedy trzy zmiany, jeżeli tych zawodników będą zmieniali. Na razie jednak jest 0-0. Trzeba powiedzieć, że zagraliśmy kiepsko, ale no właśnie, tak to wygląda, bo mając taką dominację, tyle strzałów, to jednak powinniśmy jakąś bramkę tam wcisnąć gościom. Szczególnie, że oni też dzisiaj nie pokazują jakiejś dobrej dyspozycji i grają, no właśnie, z kontuzjowanymi zawodnikami oraz z Malcolmem, który jest bez formy. Mamy rzut rożny, Fekir przed Pelekanem, to jest Luka Tussar do Memphisa Depaya. Świetna kombinacja i jest ten Houssem Aouar, który strzela bramkę w 56 minucie. Nastolatek daje prowadzenie Lyonowi. Znakomita kombinacja w polu karnym po dośrodkowaniu Fekira i zagraniu piłki przez Tussarta. Bardzo dobrze wypatrzony Memphis. Piłka zagrana do naszego zmienionego zawodnika. No i mamy gola i o to chodzi. No i mamy teraz szansę, żeby tutaj zdobyć kolejne 3 punkty w tym sezonie. A od razu chciałbym wspomnieć, że po tym meczu mamy losowanie fazy grupowej Ligi Europy, także emocji też tam nie zabraknie. Na razie jednak musimy upewnić się, że tutaj wygramy mecz z Bordeaux, więc zobaczmy. W obronie Marcelo sobie nie za bardzo radzi, ale Tussar. Tussar też ma żółtą kartkę, ale jednak dałem może szansę Rafie. Zobaczymy, jak on się spisze. No i tu jedną zmianę zachowam na ewentualność jakiejś kontuzji, bo to też nigdy nie wiadomo, jak to się stanie. No widać właśnie, te dwie kontuzje zostały zamienione tutaj. Contento i Camano zeszli z boiska. Malcolm został, ale on gra bardzo słabo. Dostał jeszcze żółtą kartkę na dodatek. Dzisiaj w ogóle nie wygląda dobrze na boisku ten zawodnik. Teraz trochę zostaliśmy zepchnięci do defensywy, ale mam nadzieję, że z tego wyjdziemy cało, bo dzisiaj Bordeaux nie stworzyło sobie żadnej dogodnej sytuacji. No i było bardzo blisko. Było bardzo blisko, tam Malcolm przejął i teraz mamy szansę na kontrę. Rafa rusza, on jest bardzo szybki, po to też go ściągnąłem, bo jest dynamicznym zawodnikiem. Zobaczmy, dośrodkowanie i jest gol, i jest asysta. I nasza druga zmiana też wpisuje się do protokołu. Po golu Aouara dopisujemy asystę Rafy. Znakomite wejście, znakomita akcja skrzydłem. Wyłożenie piłki na pustą bramkę do Bertranda Traore. No i ten już wbił ostatni gwóźdź do trumny, jeżeli chodzi o ten mecz dla Girondins Bordeaux. No i nic już nam nie zagrozi. Zwyciężamy. Notujemy kolejne zwycięstwo. Trzecie z rzędu. 9 punktów po 3 spotkaniach. Start idealny. W Lyonie. No i teraz, tak jak już mówiłem, przechodzimy do losowania fazy grupowej Ligi Europy. Jeszcze tutaj ich pochwalimy, bo druga połowa naprawdę była bardzo dobra w wykonaniu naszego zespołu. Tutaj jeszcze informacje o Mariano. Jeszcze Aouar jakąś kontuzję złapał, ale to tylko 2 dni. Ale Mariano 3 tygodnie, 4 tygodnie, więc Fekir będzie grał na szpicy w tym momencie. To zobaczmy na baraż Ligi Europy, czy odpadły jakieś ciekawe zespoły. Widzę, że Batel nie dostało się Panathinaikos, ale Panathinaikos już jest cień tego zespołu. O! Krasnodar trafił do nas do fazy grupowej na zasadzie bramek na wyjeździe z Lechem Poznań. Patrzmy dalej. O! Nawet Everton pokonał ekipę z Islandii. Rangersi! Rangersi przeszli!
I to jeszcze bez Stevena Gerrarda, w ogóle bez trenera są Rangersi. Tak patrzę dalej, kogo tu my mamy. Czy są jakieś inne sensacje? No raczej nie. FCSB, ale wiadomo, Slavia Praga ma duże ambicje. Ten Sion wyeliminowany, eliminujący Gent trochę może zaskoczył, ale bez sensacji. To Marsylia spokojnie jedną bramką wyeliminowała Ostendę po bramce Tovena. No i mamy losowanie. Zobaczmy, czy jesteśmy w pierwszym koszyku. Oczywiście Liverpool jest w Lidze Europy. Nie przeszli eliminacji? Odpadli z Hoffenheim. 0-2 przegrali na wyjeździe. No, kurwa, geniusze. Geniusze, no Liverpool typowy. No, no dobra, losujemy pierwsze koszyki. Na razie tej sensacji nie będzie. Zobaczmy, w której grupie my będziemy. Będziemy w grupie L, czyli ostatnia grupa, więc będziemy wiedzieli dokładnie wszystko, na co trafimy przed losowaniem naszej grupy. Na razie tutaj widzę Ajax i Olympique Marsylia, to będzie ciekawa grupa. Everton Bilbao, Legia do Villarrealu. No i co, PSV czy Krasnodar? Krasnodar, czyli zespół do pokonania. Zapomścimy Lecha Poznań. Ok, trzeci koszyk, zobaczmy, czy wylosujemy jakieś ciekawsze grupy. No na razie, no jak to Liga Europy, bez większych emocji, ale tutaj grupa z Partizanem. No i tu Apoel też, zawsze groźny w Europie. Dynamo, no i teraz co, Hertha czy Köln? Który z niemieckich zespołów? No wolałbym jednak Kolonię. No mamy Hertę, też do pokonania zespół. No i tutaj mamy grupę najsłabszych zespołów, generalnie każdy nam podpasuje, ale jeżeli już miałbym coś wybierać, to wolałbym ominąć i Slavię Praga, i Atalantę, ale mówię, tutaj wolność, jeżeli chodzi o wybór. Rangersi, no i ta grupa raczej będzie pod to trójkę. Vitesse, no i co? Atalanta, Lugano, Zoria czy Slavia? Slavia, więc no nie powiem, że to jest słaba grupa. Naprawdę grupa pełna emocji. Na pewno będzie walka. Wydaje mi się, że jesteśmy faworytami, co do tego nie ma raczej dwóch zdań, ale o drugie miejsce będzie walka zacięta. Ciężko wytypować tutaj faworyta. Slavia Praga może się wydawać zespołem outsiderem, ale oni na pewno będą stawiali na dobrych zawodników, mają tych zawodników. No oczywiście nie mam Ligi Czeskiej dodanej, więc oni nie będą aż tak mocni, jakby mogli być, gdyby ta baza danych była powiększona o Ligę Czeską, no ale zobaczmy, jak to jest w Krasnoderze. Czy tam też jest problem? Nie, no tutaj jest cała kadra. Smołow, João Zinho, naprawdę Granqvist, który odchodzi po końcu tego sezonu. Jest kilku dobrych zawodników, Farfan, Szatow. Jest na co tutaj stawiać, jeżeli chodzi o Krasnodar, jeżeli chodzi o Hertę. Zobaczmy, jak oni się wzmocnili jak na razie, czy są jakieś transfery, które tutaj przeprowadzili, no nie wiem, no, ale generalnie też są bardzo mocni, mają bardzo dobrych zawodników. No linia defensywna jest chyba u nich najbardziej taka solidna, jeżeli chodzi o całokształt. Mamy nieciekawą informację, bo w meczu rezerw Pape Szejk został kontuzjowany, a to jest jeden z tych zawodników, których chciałem mieć bardzo często na ławce rezerwowych. To jest zawodnik też bardzo solidny, młody, potencjał jak najbardziej ok. To był zawodnik, na którego chciałem stawiać no bardzo często, bo widzę, że jest idealnym właściwie zastępcą dla Ndombele, ale no cóż, prawie dwa miesiące bez tego zawodnika będziemy musieli sobie poradzić. Teraz jeszcze na koniec tego odcinka mamy starcie z Nantes, bo tak tutaj już jesteśmy na czasie, to czemu mamy tego meczu nie zagrać? Za chwilę też zobaczę. No zobaczmy od razu może teraz, kiedy czeka nas Paris Saint-Germain. O! No i akurat się tak złoży, że mamy po meczu w Ligi Europy Paris Saint-Germain. Potem jakieś hity, to też jest przed meczem z kolei Ligi Europy AS Monaco. No i też inne zespoły, Saint-Étienne, czyli wielkie derby, dopiero w listopadzie. No i potem kolejne spotkania, rewanż z Paris Saint-Germain w styczniu. Ale teraz czas na mecz z Nantes, to jest wyjazd. O, Luka Tussar, zawieszenie. Oczywiście, tak jak wspominałem, Mariano kontuzja, więc zagra ten sam Aouar. Tutaj kogo możemy dać, tak się zastanawiam. W ogóle Corneta damy tutaj zamiast Guiriego, który jest owszem młody, utalentowany, ale jeszcze to nie jest poziom ligi francuskiej, tej topowej. Za Tussarda to jest problem, bo jest Ferry,
który jednak grał w meczach rezerw, się tam odradzał. No cóż, zagra Ndombele tutaj, a tutaj wstawimy w takim razie, no kogo? No nie mamy za bardzo wyboru teraz. Ha, to będzie zagwozdka. Mamy problem z tymi zawodnikami kontuzjowanymi. No cóż, będziemy musiał zagrać najwyraźniej Ferry. A potem to jakoś podmienimy. Potem to jakoś podmienimy i będziemy grali właśnie jakoś inaczej. Ewentualnie wstawimy, no nie wiem, mamy tego całego Martelata, ale też to nie jest zawodnik, który jakoś imponuje umiejętnościami. No zobaczymy, na razie zagramy tym Ferim. Trudno, trzeba czasami tak żyć. No już jesteśmy na stadionie w Nantes. W ogóle dodam sobie tabelę ligową, żeby zobaczyć na bieżąco, jak to wygląda ogólnie, żeby widzieć, kto gdzie jest w tych rozgrywkach ligowych. Ale okej, zobaczmy w ogóle, kto tu gra w tym Nantes. Tak patrzę, jest Prejus na Kulma, znany z polskich boisk. Generalnie poza tym tych piłkarzy za bardzo nie kojarzę. Wiem, że ten Dubois, czy takiego, tak się chyba to czyta. Nie jestem ekspertem od języka francuskiego. Ten zawodnik trafi do naszego zespołu po sezonie, bo jest już dogadany. To już było, zanim tutaj trafiłem jako trener, to już było z góry ustalone, że ten zawodnik wraz z końcem sezonu przenosi się do ekipy Olympique Lyon, także będziemy mieli prawego obrońcę na wypadek, kiedy trzeba będzie sprzedać albo Kenego Tate, albo Rafaela. Zresztą Rafael cieszy się zainteresowaniem kilku zespołów, więc pewnie też z czasem będziemy otrzymywali za niego oferty. Na razie nie otrzymujemy żadnych akcji ofensywnych naszego zespołu, mimo tego, że znowu dominujemy, to nic z tego nie wychodzi. Chyba że to jest po prostu taka nasza drużyna, że na w drugich połowach się odradza. No i mamy przerwę. 0-0. 0-0. Jestem niezadowolony z tego, co pokazaliście. Wykrzyczałem się na nich, więc czekam teraz na ich reakcję. No na razie w pierwszej połowie nawet żadnej sytuacji nie pokazali, jeżeli chodzi o te transmisje. A mam zaznaczone sytuacje kluczowe, czyli strzały. I to strzały groźne między innymi, a strzałów groźnych najwyraźniej nie było, skoro takich nie pokazano na ekranie. O, nie jest dobrze. Myślałem, że będzie faul i być może nawet czerwona kartka, ale sędzia to puścił. No ale było bardzo blisko i pierwsza sytuacja, którą zobaczyliśmy, to była sytuacja gospodarzy, kanarków, bo no, to chyba kanarki. Muszę zobaczyć, bo to będzie napisane pewnie, gdzie tu jak oni się tam nazywają. Czekajcie, tak ogólne. No, Les Canaris, czyli kanarki. Coś tam kojarzę jednak z tej ligi francuskiej. No dobra, to jest ten moment, kiedy wprowadzamy tego całego Martelata, damy go na środkowego pomocnika, na obronę, więc powinien się mniej więcej tak samo spisywać. Teraz tak patrzę, kogo tu jeszcze wstawić. Traore, Cornet jest zdrowy, więc zagra on. I co robimy? 3 zmiany, taktyka jak w FIFA. Tak się zastanawiam właśnie, jak tutaj to rozegrać. Czy może jednak nie spróbować innego manewru, dać Traore na napastnika, bo on to potrafi zrobić. Fekira dać na tę pozycję, tutaj wstawić Corneta. No i liczyć na to, że tutaj coś się zmieni. No, coś chłopaki grają. Fekir, Ndombele. Też pojawi się na boisku Cornet, na prawym skrzydle, Martelat. No jest akcja, zobaczmy, Rafa też się pojawił. Rafa miał sytuację, no chyba za dużo wymagam od tych piłkarzy, żeby od razu tak grali. No ale tak to jest, no remis na wyjeździe też nie jest złym wynikiem. Nie gramy z jakimiś tam absolutnymi ogórkami, z tego co widziałem w tabeli, to oni mają całkiem niezły dorobek punktowy po tych trzech kolejkach. Mieli 6 punktów, czyli 2 mecze wygrali, 1 przegrali, także nie było źle. Najwyraźniej zapowiada się, że będzie ponownie tutaj bez zwycięstwa dla Nantes, ale 7 punktów dla nich po 4 kolejkach to chyba rezultat całkiem przyzwoity. Chociaż jeszcze jest Traore. Oleż mamy sensację. Bertrand Traore w 93 minucie, w ostatniej minucie gry, daje prowadzenie Olympique Lyon, więc jednak nie będzie remisu. Nie będzie remisu, Lyon ten mecz wygra, bo sędzia za chwilę zakończy ten mecz. Gwizdnie po raz ostatni i wracamy do domu z dorobkiem 3 punktów zdobytych w meczu z Nantes
no bo teraz już chyba nic się nie stanie. Wybita piłka przed pole karne, jeszcze sytuacja, ale był spalony, prerzuca na kulmy. Panie sędzio, kończy pan to spotkanie. Ależ sprawa, Bertrand Traoré po asyście Rafy, to jego druga asysta w drugim meczu po wejściu z ławki. Znakomita dyspozycja portugalskiego zawodnika, ale mimo wszystko trzeba pochwalić zespół, że grał do końca. Grał do końca, 4 mecze, 4 zwycięstwa jako jedyny zespół w całej lidze. Znakomita dyspozycja naszego zespołu. Tutaj jeszcze przeciążenie mięśni na sam koniec Bertranda Traoré, ale okazało się, że ten mój ruch, czyli nie zdjęcie Traoré, a przestawienie go na atak i cofnięcie Fekira, to się sprawdziło w 100%. Więc kończymy ten odcinek zwycięstwem z Nantes. Zapraszam na kolejny. Nie wiem, kiedy on będzie. Pewnie przy okazji meczu z Paris Saint-Germain i Krasnodarem. Ten Gengą jeszcze zagram sobie bez wizji. No i wrócimy na Krasnodar, Paris Saint-Germain i zobaczymy, jak poradzi sobie nasza drużyna Olympique Lyon. Na razie to było na tyle. Lajkujcie, subskrybujcie, no i peace out.